Cześć Boże, cześć. Bardzo serdecznie pozdrawiam każdego z Was już w kolejnym odcinku naszego sobotniego vloga. Pozdrawiam Was dzisiaj z miejscowości Rucianę Nida, gdzie właśnie do wtorku drugiego tygodnia Wielkiego Postu głosiłem rekolekcję. Tu jest bardzo przepięknie, chociaż przyznam Wam się szczerze, że dopiero dzisiaj na koniec, ostatni dzień gdzieś wyszedłem trochę czegoś zobaczyć. No i to była rzecz obowiązkowa i cieszę się, że mogłem znaleźć takie piękne miejsce. Może do końca tego wszystkiego Wam tu nie pokażę. Mazury są piękne. Szukałem jakiegoś takiego miejsca, żeby było nad jeziorem. I cieszę się, że to też znalazłem. No ten odcinek w ogóle tak nagrywam ze selfie sticka opartego o drzewo, więc dlatego to może tak wyglądam. Nie będę dzisiaj tak wymachiwał obiema rękami, dlatego wybaczcie. Na początek, nie wiem czy ktoś tutaj jest, bo za bardzo też nie ogłaszałem tutaj w parafii tego, że takie coś będzie, ale gdyby ktoś był, to cieszę się, że też mogłem być w czasie tej rekolekcji, nawet gdyby ktoś tego nie oglądał. Naprawdę jestem wdzięczny za tą obecność tutaj w tej parafii, za rekolekcje z dziećmi i te rekolekcje parafialne z dorosłymi. Oprócz tego, że to jest pięknie, to są piękni ludzie i tego doświadczałem bardzo mocno. To jest też taki wielki dar, chyba ja już to mówiłem, bo w ostatnim vlogu albo przedostatnim, że Pan Bóg naprawdę daje niezwykłą łaskę. I trzeba to też wykorzystywać, tak? Bo też o tym chciałem dzisiaj powiedzieć. Może tak od razu, żeby nie przygadywać zbyt dużo i żeby Was długo nie trzymać, żebyście dali radę do końca wytrwać tego odcinka, to byłoby w ogóle super. Czym chcę się Wami podzielić, bo w ogóle na tych rekolekcjach znowu Pan Bóg dał mi takie potwierdzenie takich treści, które też mówiłem ostatnio na rekolekcjach parafii leśnej na Kaszubach. Ale ostatni dzień jeszcze też taki szczególny. W ogóle Pan Bóg nie tylko mnie, ale Kościół, każdego z nas prowadzi, tylko da mu się, pozwoli mu się, dopuści się, Panie Boże, to jest takie niezwykłe, że my Pana Boga dopuszczamy, ale to Pan Bóg nie wejdzie z butami w nasze życie. Przepraszam, w ogóle zauważyłem, jakiś taki zakatarzony teraz jestem, czy coś, jakiś głos mi siadł, ale mam nadzieję, że to będzie w stanie, będziecie w stanie to zrozumieć i jakoś to wysłuchać do końca. A jakie daje nam słowo dzisiaj Pan Bóg? Czym chciałbym się z Wami podzielić? Tą Ewangelią wtorkową, właściwie ostatnimi słowami, kiedy Pan Jezus mówi, kto chce być najważniejszy, największy spośród Was, niech będzie Waszym sługą, a kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni. I oczywiście Jezus nam daje taki przykład tego, tak od razu, taki cytat, taka myśl, która mi gdzieś chodzi po głowie i po sercu, to co nas zostawił nam taką mądrość błogosławiony Karol de Foucault. Kiedy mówił właśnie, dawał przykład, komentował tę przypowieść o tej uczcie i zajmowaniu ostatnich miejsc. Błogosławiony Karol mówi, choćbyś chciał zająć ostatnie miejsce, to już tam to miejsce nie zajmiesz. Dlaczego? Bo to miejsce jest zajęte przez samego Pana Jezusa. No właśnie. Pan Jezus nie tylko jest nauczycielem, nie tylko mówi, co trzeba robić, ale sam nam to pokazuje, jak trzeba to robić. I to jest piękne. Jezus nie jest tylko takim nauczycielem, który ma moralizować właśnie takie słowo, zobaczcie, właśnie też tak to lata po tym drzewie ta kamera, ale też nam pokazuje swoim przykładem życia, bo Jezus daje słowo i daje znak, tak jak Kościół też działa, w Kościele jest potrzebne słowo i potrzebny jest znak, jak jest samo słowo, to znak jest nieczytelny, jak jest samo znak, to słowo jest niezrozumiane, tego potrzebujemy, ale nie o tym też chciałem do końca mówić, bo chciałem jej powiedzieć o tym, że to wszystko, bo my, tak gdzieś to odczytuję to słowo, że tak naprawdę to wszystko, co w życiu otrzymujemy, o tym doskonale wiemy i wiecie, że jest darem Pana Boga. Jezus nas dzisiaj uczy, żeby umieć to przyjmować właśnie jako dar, żeby nie wykorzystywać swojego charyzmatu, swojej pozycji jako władzy, ale jako służby wobec człowieka. Służby, która jest darem od Pana Boga. Wszystko, co otrzymuje. Bo my tą władzę możemy wykorzystywać na przeróżne sposoby. Nie tylko w Kościele, choć często wykorzystujemy. Często tym, co jest zgorszeniem w Kościele i tym, co jakoś tak też rani Kościół, nie mówię też już o wszelakich skandalach, ale tym, co nas gdzieś boli w Kościele, to jest właśnie wykorzystywanie władzy przeciwko komuś, że mam jakąś posadę w Kościele, mam jakiś tytuł i to wykorzystuję przeciwko komuś, albo żeby pod siebie, żeby to wykorzystać, to jeszcze jest w ogóle masakra. Nie o to chodzi w Kościele i w życiu. Mogę być w małżeństwie, mogę wykorzystywać władzę męża nad żoną, żony nad mężem, szukanie, nie wiem, kto ma więcej do powiedzenia, kto ma więcej racji. To jest właśnie to jest to szukanie władzy. Władzy w rodzicielstwie, rodzice nad dziećmi, dzieci, nie wiem, czy nad rodzicami, ale są silniejsze, wyższe, cokolwiek, w pracy, w społeczeństwie. Tej władzy jest mnóstwo, nie? A ponieważ nas uczy, przyjmij to wszystko jako dar. Dar. Dar małżeństwie, daje w rodzinie, dar szefostwa, nie? Jako charyzma, który Pan Bóg ci daje. I to, co mi przychodzi do głowy i do serca, to jest to, co to nas uczy Kościół, że charyzmaty, więc dary, więc to, co otrzymuje Pana Boga, nie są dla nas. Wow. Nie są dla nas.
tylko charyzmaty są dla wspólnoty Kościoła. I oczywiście to mówimy, myślimy o tych charyzmatach nadzwyczajnych, ale to można tutaj dodać każdy charyzmat, każdy dar, każda zdolność, którą mam, umiejętność, nie jest tak naprawdę dla mnie. Że ja powinien rozwijać jak najbardziej, troszczyć się o to, ale to nie jest dla mnie, tylko to jest dla wspólnoty, dla ludzi, z którymi żyję. Bo inaczej, kiedy ja to będę przyjmował tylko dla siebie, no to będzie to właśnie władza, poczucie władzy. I tylko jakieś, może czasem to rodzi też jakąś taką frustrację w swoim życiu. Słuchajcie, dzisiaj bardzo, bardzo krótko, bez może jakiejś takiej puenty, a niech puenta zostanie w waszych sercach. Może puenta będzie w komentarzach i byłbym wdzięczny, jakbyście też coś napisali. Ale przede wszystkim to, co chciałbym was zostawić dzisiejszą myślą krótką, to umiej podziękować Panu Bogu przede wszystkim za to, co masz, za tych ludzi, których masz. To jest pierwszy krok. Drugie zadanie, drugi krok. Podziękuj tym ludziom, których masz. Powiedz im dziękuję dzisiaj. Dobrze, że jesteś. Kocham Cię. Dziękuję Ci za to wszystko, co mi dajesz, co otrzymuję od Ciebie. Dziękuję, że mogę być Twoim mężem, Twoją żoną, Twoim rodzicem, Twoim dzieckiem. Że mogę być szefem Waszym. Kim byłby szef bez pracowników? Bardzo mi to mocno uświadomił tak na nowo po raz kolejny ksiądz proboszcz z Leśna. Właśnie ze przedostatnich, ostatnich rekolekcji, że mówi, no cieszymy się, że ojciec Marek przyjechał, ale gdyby was nie było, to ojciec Marek, co, miłby miał głosić? Mógłby głosić, nie? Właśnie. Ja się cieszę, że jestem kaznodzieją, misjonarzem, że mogę głosić, że mogę iść na rekolekcję, ale wiem, że to nie jest dla mnie, to jest dla ludzi, dzielenie się tym słowem, że Pan Bóg mi tego posyła i nie traktuję tego jako pychy, jako niesamowitą wdzięczność. Ale Pana Boga nieco nie proszę, żeby dał wam w tym wszystkim pokorę. Tym wszystkim, co mam, ludzie też powiedzą. Oczywiście lubię to przyjmować i to jest też po ludzku. Przyjmujmy, ktoś powie dziękuję. Ucieszmy się tym. Nie róbmy jakiejś takiej chorej pychy, bo to jest chora, niewłaściwa pycha, nie pokora. Ja nie chcę żadnych podziękowań, mi się nic nie należy. Nie. Jeżeli coś było dobre, to dziękuję. Ktoś mi przyjdzie i powie, że było dobre kazanie, dobre rekolekcje, to też dziękuję. I mówię Panu Bogu, niech będą dzięki, ale niech tym wszystkim będzie Pan Bóg właśnie uwielbiony, nie? Dziękuję Panu Bogu, że dał mi taki dar i chcę się tym dzielić. Nie chcę tego chować. Kochani, dzielmy się i odkrywajmy to, co w życiu naszym jest jako wielki dar. Patrzmy na to z wdzięcznością, z jakąś taką też pokorą. Nigdy, że to coś muszę, bo ja nie muszę nic. Tak naprawdę ktoś nie musi być przy mnie, ja nie muszę mieć żadnych tytułów. Co mnie to odróżnia od innych? Takim jestem człowiekiem świadczy moje nastawienie, moja wdzięczność, moje serce, moje człowieczeństwo. Tak naprawdę. Trzymajcie się, zmieniam rękę i teraz udzielę wam błogosławieństwa. No i tyle, zapraszam was na rekolekcję tam, gdzie jestem. Nie wiem, kiedy będzie ten odcinek w ogóle, bo trochę tam jeszcze w międzyczasie jeden odcinek na pewno został nagrany z Helu i na pewno dlatego on trochę wydłużył, więc pewnie ten odcinek będzie już, jak będę po Warszawie. Ale przede mną jeszcze kilka tych rekolekcji. Gdyby ktoś tam chciał śledzić, to zawsze w opisie jeszcze piszę te terminy rekolekcji, gdzie będzie można mnie spotkać, czy może posłuchać. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć.